No cześć, cześć, z tej strony wujek Timo. O kurde. America is an island. Dobra, dobra, drugi raz. Zobaczymy, czy M-Con zadziała, ponieważ włączyłem Emission Control menu. I zobaczymy, czy to pomoże. Czy to pomoże. Nie wiem, czy to pomoże. Sensory? Nie ma, ok. Więc jak widzimy, jak włączyłem M-Con Control, one nie mają żadnych sensorów włączonych, więc nie widzimy nic. Ok. Oprócz tego, ten ma radar włączony. Ale spoko. Stop. No kurde. Więc jest samolot. Ok, ten jest neutralny, cargo ship, wyłączamy neutralne, mnie nie obchodzą. Wygląda na to, że to mogą by, to jest może nieprzyjacielska flota. Tak, więc... Kerch... Tak, to była rosyjskie, amerykańskie. Ustinovslava CG. Czy mamy jakiś... My nie mamy tutaj żadnego... Tak, my nie mamy tutaj żadnego lotniskowca. Oni mają lotniskowiec. No to kurwa cudownie. Oj la boga. Nie mam szybkiego samolotu, który mógłby to wszystko sprawdzić tutaj. Okej, więc... To jest jakiś helikopter nieprzyjaciela? Ej, ty chodź tutaj. Przyspiesz. Okej, wiesz co? Skoro mamy cię już, trzeba zobaczyć, co to wszystko jest. To jest Mitcher? Nie. Mitcher niech zwolni trochę. Tak, oni mnie idą zidentyfikować. O Jezu! To są rakiety. Okej, okay, stop, 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 stop. O kurwa, już się zaczęło. Czy mamy rozpoznany jakiś statek? Air Assumed Hostile, Air Assumed Hostile, Kuzniecow. Okej, okay. Kuzniecow ma iść bye bye. To jest przede wszystkim... Nie jesteśmy w zasięgu? Serio? Co ty masz? Ty masz tylko torpedy i samy. O, oh, fuck. Okej. Okej, co ty masz? Jesteś Slava. Masz tylko torpedy i samy, ale masz SSM-a. Okej. Okay. Czy możemy... Nie możemy, ja pierdzielę. Czy amerykańskie mają jakieś... Gdzie jest to? Azov, Kara, Dejo, to jest Spruance. Okej, okay, ten ma harpuny, więc może zróbmy tak. Engage, engage, engage. Okej, okay, dobrze. Okej, okay, dobrze. Co to jest? Air unknown, air unknown. Nie wiemy, co to jest. Na razie w miarę okej. Okay. Problem jest taki, że... że nie wiemy, co to jest. Widzimy tylko Kuzniecowa i nie mamy zasięgu, żeby go robić engage. Mamy tylko broń, która jest... No właśnie, harpun. Harpun powinien go walnąć przecież.
Więc pierdolniemy harpunem. Z Kuzniecowa trzeba rozpierdolić. To jest po prostu żart. Okej. Okay. Leci tutaj. Na razie jest w miarę okej. Okay. W miarę okej. Okay. Robnęliśmy salwo harpun w Kuzniecowa. Ten go namierza, więc... Zaraz mi go zrąbią. Na razie się bronię desperacko. Jest w miarę dobrze. Okej, ten jest... Okej, niedobrze. Weapon away, no dobrze, ale jakoś nie rom... Okej. Jest dobrze. Tu jest masa mysal idzie. Czy masz gana? Engage with? Nie, dobra jest. Okej, okay, więc poszły teraz rakiety. To są harpuny i one idą na Kuzniecowa. Zresztą Kuzniecow, no piękny okręt, bardzo go lubię. W rzeczywistości też go bardzo lubię. Bardzo interesująca konstrukcja. Te same idą chyba przeciwko... Co to jest? Su-27 flanker? Okej, okay, więc... Więc zobaczymy, co jest grane. Te amerykańskie mają te harpuny, natomiast te sowieckie, czy rosyjskie, jak kto woli, one nie mają... One mają torpedy, ale mają głównie przeciwlotnicze. Okej, okay, teraz idą nasze harpuny, które nieprzyjacielskie samy. Okej, okay, teraz bardzo dobrze. Więc nieprzyjacielskie samy, one zamiast wystrzeliwać rakiety na moje okręty, oni próbują teraz. Zniszczyć moje rakiety, harpuny, które ja wystrzeliłem na. Nieprzyjacielski Kuzniecow, no nieprzyjacielski okręt, ponieważ on się rozpoznał, on wystrzelił te rakiety, on wystrzelił to i wszyscy wiemy, co jest grane. 127 flanker powinien zaraz oberwać. Mam taką cichą... Okej, ten jest Frogfoot, okej. Kill it. Tego też proszę. W zależności ile możemy mieć... rakiet w powietrzu w tym samym momencie. Czy Kuzniecow... To jest Orel, okej, to jest Orel. Czy Orela... Orła też możemy pierdolnąć? Engage. Okej, więc idzie dobrze. Idzie nawet bardzo dobrze. Więc jak my mamy włączonego radaru, to oni nas nie widzą na początku i nie są pewni, co jest grane. Co my tu mamy? Diesel Submarine. Great! Jest też łódź podwodna. Cudownie. Więc może mu włączymy aktywny sonar. Oh fuck. Oh no. No nie, to jest bardzo źle. Nie wiem czemu. Cannot comply. Mamy za dużo missile teraz w tym.
O shit. O kurde. Niedobrze. Ale to... Okej, ale to głównie lecą na moje rakiety, więc jest w miarę okej. Okej, mamy sub asym hostile. Czy mamy torpedę? Nie, nie mamy. Nie jesteśmy w zasięgu. Okej, spoko. Także mamy już torpedę. Znaleźliśmy ją. Okej, okay, stop, stop, stop. Co tu jest? Dojo, okej. Okay. To jest Frogfoot. Killer, killer, bo mnie zabije tego. Okej, okay, ten jest rozwalony, bardzo ładnie. Pierwszy Frogfoot. Frogfoot to jest bardzo fajny. Może pokażę go. Frogfoot to jest tak naprawdę bliskiego zasięgu. Szturmowiec, coś takiego jak IU-2 z II wojny światowej, tylko nowocześniejszy. Coś takiego jak A-10 Thunderbolt, ok? Bardzo interesujące. Chwileczkę, czy go tutaj rozwalamy w tym momencie, czy już to one zostały rozwalone? Dzierżyński, ok. Co ty masz? Masz harpuny? Zaraz zobaczymy. Take it out, take it out, take it out. Eight, five, two, six. Ok, cała salwa poszła. Zobaczymy, czy tego Frogfoota teraz rąbniemy. On zwiewa. Tutaj będzie próbować. O kurde, okej, okay, zalogowały się na Grysze zamiast na Kuzniecowa, oh fuck. Poszedł, okej, okay, dobra. Co to jest? Flanker, okej. Okay. Missile away, czy możemy flankera rąbnąć? Już jest, będzie rozwalony chyba. Nie. Pięknie, chociaż tego rozwalimy. Kill, kill, kill. Okej. Więc wojna rakietowa na całego. Jest, ten podchodzi za blisko tutaj. Spoko. No oni nie mają tych mysel. Zobaczymy dalej. Na razie chyba zginęło im trochę tych nieprzyjacielskich statków. Chyba co najmniej jeden. Zobaczymy, co tu jest grane. Bardzo dobrze na razie idzie w miarę. Okej, okay, leci prosto na... O! Fuck! Ale druga rakieta chyba cię dopadnie, gościu. Fuck! Może nie, ale następna rakieta coraz bliżej. Okej, okay, on się broni jak cholera. Ale już chyba nie. Kill, kill, kill! Okej, okay, mamy to. Więc jest w miarę dobrze. A ty, gościu, przyspiesz. Shift 3. Okej. Okay. Okej, okay. Niech on przyleci bliżej tej łodzi podwodnej. Okej, okay. Aha, ten już wystrzelił torpedę na tę łódkę podwodną, okej. Okay. Co masz jeszcze? Czy masz harpuny? Masz 8 harpunów, zajebiście. Take him out, please. Weapon away, okej, okay, bardzo dobrze.
Więc harpuny poszły zajebiście. Dobrze idzie. Okej, to idą przeciwko moim harpunom. Czy to jest Kuzniecow? To jest Kuzniecow i Kuzniecow jeszcze nie oberwał. Mimo wysłania na niego masy pocisków. Tak naprawdę... Flight deck. Jazda. Wyślemy go na tę budkę podwodną. Okej, teraz 3 idą na Kuzniecowa i tutaj parę idzie na... Dzierżyńskiego. Który się broni. Który się broni, okej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Coraz bliżej są. Widzimy, on strzela też rakiety, żeby te moje zbliżające się rakiety rozwalić w powietrzu. Używa wszystkich broń, żeby je rozwalić, ale... Ale jednak nie, ale jednak nie. Teraz czas na Kuzniecowa. Teraz Kuzniecow się broni. Zobaczymy, jak to mu pójdzie. Tu już widzimy rakiety strzela w samoobronie. Nie. Stop, co to poszło tutaj? Alamo AAM. To są rakiety, ale nie wiem, czy to są obrony przeciwlotniczej. Tak, to są chyba obrony przeciwlotniczej wystrzelone przez... O, flanker jest. Cholera, Kuzniecow się broni jak cholera, widzimy. On... Tak, on jest straszny. Jak widzimy, ma problem. Żeby chociaż jedna rakieta trafiła, no to by było dobre. On ma bardzo dobrą obronę, Kuzniecow, z tego co widzimy w tej grze. Ja, tak. Helikopter. To jest ten sowiecki, tak, Kamow, bardzo fajny. O, coś namierza helikopter. Tu był właśnie ten samolot nieprzyjaciela, ale spoko. Okej, Mark 50 torpeda puszczona. Na łódkę podwodną. Gościu. Przyspieszamy ich. Chcę złapać Kuzniecowa. Bo to jest najniebezpieczniejszy statek jednak, trzeba przyznać. O! O, może! Może! Jedna chociaż przejdzie! Taaaa! Więc Kuzniecow został robię... No, na 12% tylko, ale spoko. To też się liczy. Nie jest źle. Zapierdlamy 32 węzły. 29 węzłów. Który jest wolny? Ten jest wolny. Przyspiesz. Widzimy, strasznie szybko przyspiesza. 27, było za 22 chyba, teraz jest 30. Więc zapiernicza. To jest obrony przeciwlotniczej tak naprawdę. I ma torpedy, ale spoko, więc rozwaliliśmy całą flotę. Ich oprócz Dzierżyńskiego. Przepraszam, oprócz Kuzniecowa, który troszeczkę oberwał. Jest 14 węzłów tylko, on idzie na naszą flotę. Co to leci? Flanker. Okej, torpeda teraz będzie go namierzać. Nie, nie rzucimy żadnej torpedy, bo ona się może wrócić na nas. Więc nie. Co to jest to? To może być statek... No właśnie, tego można by...
Damy Seahawka. Niech startuje. Niech zobaczy, co to jest. A tak z ciekawości, czy ta torpeda go rąbnie, czy ucieknie od niego? Nie, ucieknie. Ale już wiemy, gdzie on jest. Włączymy mu wszystko. Aktywny sonar też. Ten zapierdala. Dobrze. Zwolnij, zwolnij. A, rzucił torpedę. Roger out. Roger out. Wydalamy stąd. Mały problem. Okej, więc ten rzucił torpedę. To był neutralny statek chyba tutaj. Tak, to był neutralny. Oil tanker, okej, jest fajny. Jest okej. On rzucił sandbox SSM. Okej, okay, zobaczymy dalej. Engage track 8521. Roger out. Away track 8521. Ciekawości. Oberwie, oberwie, oberwie. Nawet dwa oberwał. Pięknie, już prawie jest zniszczony. Teraz tylko ta łódka podwodna. Okej, okay, to nie jest dobre tutaj. Engage with... To łódkę podwodną trzeba rozpierniczyć. Okej, okay. Powinno być okej. Okay. Powinna być zniszczona ta łódka podwodna. No już, już daliśmy parę torped. O, dobrze manewruje. Powiedział, że mamy battle damage. Gdzie? Stop. Gdzie jest battle damage? Nie widzę żadnego battle damage. Nic nie straciliśmy. Jest wszystko ok. Serio? On manewruje te torpedy? Bez problemu? Kuzniecow został rąbnięty. Bardzo ładnie. 100% damage. No dobra. Fuck me. Engaging track 8520. We'll go out. Torpedo away. Track 8520. Serio? Nie masz już torped? Can do, Roger, out. Will do, Roger out. Engaging track 8520. Roger out. Czy ty masz torpedy? Masz torpedy? Killing track 8520. Will do. Nie, nie, nie. Do, Wilco. Return to station. Affirmative out. Nie, nie, nie. Will do,
Spierdalaj. Przed torpedą nieprzyjaciela. Są flankery nieprzyjacielskie, okej. Okay. Serio? Nie rąbnie go? Report for debrief. Serio? Bo na tyle? Mission complete! Okej. Okay. Mission complete. Ale mamy jeszcze te nieprzyjacielskie. Więc dobrze by było je też rozjebać. Ekstra punkty. Aha. Ładnie. Więc rozjebaliśmy ich wszystkich. Powinno być pięknie. Zobacz, co to jest za track. Zidentyfikujemy go. Skoro już robimy tę misję do końca. Ile ten ma benzyny tak naprawdę? 62. Co nie? Ty zidentyfikuj, a ty wracaj do bazy. Zapierdalaj, szybko. Ale jestem więcej niż pewny, że to jest... to są... Ciekawe, co to jest. Nie wiem, już skończymy chyba grać. 97%. Cudownie. Nikt nie zginął. Zabiliśmy Frogfoota. Kuzniecowa. Orel i Dzierżyński i Grisha 2. Następny Frogfoot. Su-33 flankery. O, było ich dużo! Było ich dużo! I zabraliśmy ich też... Helixa, Kamowa 27. Zajebiście. Co żeśmy stracili? Nic. Więc zajebiste. Okej, to było na tyle. Do zobaczenia.